rano, minus 17. Minus 17 stopni, nieruszany wcześniej. Zresztą chyba widać, nawet nie otwierany, klamka nawet nie chwytana. O ja. Przymarznięte. Ej. Nie chcę urwać tej klamki, ale przymarzło w cholerę. Jeszcze raz. Świecą się światełka w środku. A zamknę? Otworzyć. O. Przymarzło. A z drugiej? O! Kurde, przymarzły drzwi. O ja. O. Od środka. Widzicie, kurczę, jaki bajer. Centralny przymroził. No nic, zobaczymy. Zobaczymy, jak będzie palić. Zobaczymy, jak będzie palić. Ha! Dobrze jest. No dobra. Nic, niech się grzeje. Ja wiem, że 17 stopni nie robi wrażenia, ale to nie Suwałki, tylko Wielkopolska i podejrzewam, że większego mrozu niż te 17 stopni mogę się tu nie doczekać, więc w Wielkopolsce jest to dosyć dobry wynik. To tyle na dziś. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych filmikach. Cześć. No już tam idę, pani obiecała, że mi otworzy. Ale wiecie co, teraz tak patrzę, coś mi tam pod Pacyfiką wisi. Już chyba nawet wiem co. Kurczę, zaś trzeba będzie włazić pod samochód. Widzicie na samym środku? Na samym środeczku. Guma od tłumika. Dobra, to idziemy zobaczyć, co tam się kurde stało, nie? Zobaczymy, co tam tak sobie dynda. O, już widzę, że się odhaczyła guma. Dobra. O, lampę. Którędy? Tędy może lepiej. Tędy, żeby mi tu kabla starczyło. O, ty. Ta jedna tutaj już urwana. Ten nowy wydech produkcji polskiej, nie? To jest taki shit, że coś czuję, że o wiele lepiej by się opłacało kupić używany, sprawny, ale oryginał z Ameryki, niż to równo nowe. Bo ja nie wiem, z czego oni to robią, z gównolitu jakiegoś. Ech, no nic, dobrze, obejrzyjmy, co tutaj się wydarzyło. Proszę bardzo, przecież ta guma jest gówno warta. Ta guma jest gówno warta, ona już jest praktycznie prawie że urwana. A ta druga? No, a ta druga się urwała. Zobaczcie, ona jest tu pęknięta, no. Pęknięta, ona powinna być tu do góry, widzicie, tam jest ten haczyk. O, ona powinna być tak i tam. Ale oczywiście już się urwała, no bo jest gówno warta. Ja chyba mam gdzieś jedną taką zapasową do poloneza. To będzie pasować, bo to tam guma jak guma, ale... To przyniosę i założę chociaż taką od poloneza, a... Pomyślę, może ściągnąć oryginał? No zobaczymy, no ale dzisiaj coś muszę tu zrobić. Jak nie będzie guma pasować, to trzeba będzie jakimś drutem przywiązać. Kurde, na trytytki, no ale tak nie może być, bo się obwiesi ta rura, za chwilę się ugnie, łamie. I będzie po róże. No. To póki jeszcze się trzyma, to trzeba to zrobić. Haha, znalazłem. Wiecie, ile się naszukałem tego, ale wiedziałem, że tutaj gdzieś są. To są nówki sztuki, nigdy nie używane gumy. Najprawdopodobniej są to części zapasowe do Poloneza lub do Lublina. W końcu się przydały. Mam tylko te dwie tutaj, nie mam żadnych innych. Ale zamierzam je wykorzystać. Idę je założyć. Zobaczymy, na jak długo starczą. Może starczą na dłużej niż te, które były w komplecie z tym tłumikiem, bo tamto to jest jakaś porażka. No co, założę te, a jeżeli się okaże, że nie będą trzymać, to wtedy zamówię jakieś oryginalne, może z Rock Auto z Ameryki sobie sprowadzę przy jakimś zamówieniu. Właściwie teraz mam zamówienie, mi się zbiera w Ameryce, więc może warto by było skorzystać i dorzucić takie gumki do zamówienia i miałbym transport za darmo, bo i tak będzie jechał. Gdzieś tam za tydzień, może dwa. Kurczę, zobaczymy. Jeżeli to wytrzyma,
skontroluję to za tydzień albo za dwa. Jeżeli wytrzyma, w tym czasie będzie ładnie wyglądać, to zostawię. A jeżeli będzie widać, że to się za chwilę będzie chciało rozlecieć, to jeszcze dorzucę sobie do zamówienia i za jednym transportem przywiozę. Dobra, idę to za ten. Idę to założyć. Dobra. Tom wypierdzielam. Kurde, ale szmelc. Ja pierwsze. No nic. Ta jest do wywalenia. Zakładam tutaj tą, bo ma większe ma dziurki niż ta. Więc łatwiej będzie założyć. To założę tą z tamtej strony. A tu po tej stronie mam lepsze dojście, to będę próbował tą z mniejszymi. Drugą trzeba jakoś wyciągnąć albo zostawić, póki się jeszcze trzyma. Ej, to jest myśl. Jak się jeszcze trzyma, to ją zostawić może? Chwila, zaraz to obejrzę. Tak, bo przecież ta przez te małe dziurki tutaj... Nie, ona mi tu nie przejdzie. Nie. To tą, póki się trzyma, to zostawię chyba tak jak jest. I tyle, a w tym czasie coś się kupi. A tą sobie jeszcze zostawię, może się do czegoś jeszcze przyda. No a tak poza tym, co jeszcze? Nic, kurczę, z tą podporą wału tutaj. Ja trochę użyłem złej gumy, bo ja tutaj zalewałem to już kiedyś gumą i użyłem trochę nie takiej. I mi tutaj trochę wypłynęło. No nic, no trzeba się umieć przyznać do błędu, nie? Nie wszystko się da zrobić idealnie. Trochę tutaj wypłynęła ta guma. Musiałbym to raz zrobić, ale to jak się rozleci. Na razie jeszcze się trzyma, to niech tak będzie, a jak któregoś dnia pierdyknie, to... i będzie trzeba zrobić na nowo, to wtedy już dam taką, jaka powinna być. A tak poza tym co? No rura już się trzyma. Tutaj z przodu wszystko git. Tam jest jakiś wyciek, widzicie? Jak ja mam wam to pokazać? Tam przy głowicy. To chyba z pokrywy głowicy by trzeba było nową uszczelkę dać. No. Nie wiem, czy wy to widzicie na tym nagraniu. Tam, gdzie się kończy głowica, a się zaczyna ta pokrywa czarna, plastikowa. Ta pokrywa zaworów. To tam widać, że się mokro robi. I widać, że to jest olej ewidentnie, więc... Więc tam by trzeba było może kiedyś przy okazji zajrzeć. No ale... To nie jest robota na dzisiaj. Dobra, to tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych filmikach. Cześć! A jeszcze przy okazji możecie sobie sprawdzić, czy macie takie smarowniczki na sworzniach. Jeżeli macie, no to warto sobie chociaż tam raz w roku napuścić smaru. Tu już właśnie napuściłem. Teraz tutaj spróbuję. Chociaż raz na rok sobie tam smaru nagibać. To zawsze dłużej to wytrzyma. Nigdy nie wiem, ile dawać, czy aż gdzieś wyleci, czy nie. Ale widzę, że tu się ta guma napompowała, więc myślę, że wystarczy. Jeszcze troszkę, jedno pompnięcie jeszcze. O! Dobra. Ty, patrz, nie chcę im się teraz odkręcić. O! Poszło. Dobra. Jest ok. No i z drugiej strony tak samo, a to już nie będę wam pokazywał. Na koniec wytrzeć, bo po co ma tu gdzieś nakapać? O! Git. No, ja wiem, że ja już się dzisiaj z dwa albo trzy razy z wami żegnałem, ale kurczę, jak już tak sprawdzam te wszystkie pierdoły, takie już naprawdę duperele tu teraz pokazuję, nie? Ale jak sprawdzam, no to... Jak już robimy taki przeglądzik i sprawdzamy wszystko, co się da,
to kurczę, sprawdźmy sobie jeszcze to, nie? Warto sobie sprawdzić, żeby nie było, że gdzieś tam brakuje albo coś. O, widzicie, trochę można dopuścić, nie? Trochę można dopuścić. Ile zrobimy? 2,5? 2,3 jest napisane. Co by tak naprawdę musiało być tyle, nie? Jeszcze trochę. O. No nie wiem. Czy ja tu nie miałem 2,5 wszędzie? Miałem chyba 2,5. Aż widać, jak się podnosi. O. Tak, i to sobie zaraz zejdzie do 2,50. Trochę się guma rozciągnie. Można pomóc. Trochę odpuścić. Jest git. No z drugiej to widać, że na pewno jest mało. No zaraz zobaczymy. Może mi się wydaje tylko. Może mi się tylko wydaje, może nie. Rzućmy okiem. Jak ja tutaj mam? Aha, bardzo dobrze. Ile jest? Nie, nie jest wcale źle. A to może tak stoi jakoś krzywo. Zrobimy 2,5. Porówno. Teraz będzie dobrze. Zejdzie trochę. Dobrze. Okej. Okay. Nie, to widocznie wydawało mi się, że jest mało. Okej. Okay. Dobra. To jeszcze z tyłu. Czy tu mi tak wężyka starczy? Pójdę tędy. Pójdę tędy. Co my tu mamy? Wszystko brudne, no ale jak to zimą, nie? No, do 2,5 trochę brakuje. O, jest dobrze. Dobra. Okej. Okay. Jeszcze jedno. O, tutaj dużo nie brakuje. No. Jest dobrze. Dobra, wszystko. Dobra, to teraz już na 100%. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Cześć! Przy okazji sprawdzam sobie olej, jak wróciłem i tak dalej. Tutaj płynu widzę, że jest
jest dużo, to jest teraz na ciepłym, także jest więcej, bo ten wskaźnik to jest na zimnym. Na ciepłym jest tyle, więc jest w normie, nic nie ubywa, wszystko git. Otworzyłem korek od skrzyni, tutaj. Sprawdzałem przed chwilą, ile jest oleju tutaj miarką od silnika. Przypominam, że na odpalonym silniku do końca, do dna tą miarkę. No i patrzymy, ile jest centymetrów, nie? Także no ja już mam zgaszony, bo teraz będę sprawdzać tutaj olej. Ups. Kurwa, no jak nie urok, to sraczka. Zawsze coś, cholera jasna. O. No i co teraz? Gówno tu sprawdzę, kurde. Chociaż tyle, że olej jest, a ile tak naprawdę ma być, to nie wiem, kurde, czy to jakoś skręcić, skleić, czy co z tym zrobić teraz. Ja pierdolę, kto by pomyślał, że to się urwie. O chuju złoty. No, to dwa dni później wracamy do tematu ponownie, bo musiałem kupić nowy. No i jak już mam nowy, no to tak sobie myślę, że zanim go założę, to sobie jeszcze porównam go, czy jest taki sam jak ten stary. Stary oczywiście spróbowałem skleić. Ciekawe, czy to się trzyma, czy nie. Spróbowałem go zrobić na klej, żeby tu nie zostawić otwartej dziury, żeby przez te dwa dni sobie normalnie jeździć, żeby tutaj nie naleciał jakiś piach, nie? No bo widzicie, to jest wszystko tutaj od piachu. No skąd on się tu dostaje? No skądś z zewnątrz zawsze wleci, nie? Więc po co miałby wlecieć tam do silnika? Ciekawe, czy to się trzyma, czy się urwało? O, pewnie, że się urwało. Tylko, że teraz jest tak głęboko, że ja tego tak łatwo nie wyciągnę. Cholera. Trzeba było samą końcówkę wsadzić, żeby zatkać dziurę, a ten środek trzeba było tam nie wkładać. No nic. Trzeba będzie to jakoś zrobić. Także tego, cieniutkie wiertełko i jedziemy z koksem. Grunt, żeby wiertełko było nowe, bo jak będzie tępe, to będziecie bardziej wduszać niż wiercić, więc musi być ostre, żeby dobrze brało. No i teraz co? Śrubeczka z czubkiem. Kurde, może chwycić, ale ja chyba mam za krótką tą śrubkę, kurde. Chyba będzie dobrze. Chyba będzie dobrze. O, tak i teraz tą śrubeczką to wyłapać jakoś, nie? Zaraz zobaczymy, czy nam to wyjdzie. Może jeszcze trochę wkręcę. Śrubokrętem lepiej nie, żeby tego nie wdusić. To kombinerkami lepiej, bo kombinerkami się nie dusi w dół. O, no i gitara, kurczę. Gitara. Wyszło razem z uszczeleczką. Git malina. Złożę na bok tą uszczelkę. Także widzicie, tutaj od starego jest tak, dziubek, uszczeleczka, no i tutaj jest ten stary. Czy one są takie same, jak myślicie? Zaraz przyłożymy, porównamy, będziemy wszystko wiedzieć.
tutaj równiutko, żeby te odległości były takie same. Tak, czubeczki są równo. Te napisy tutaj są równo. Tak, i te zagięcia są równo, więc jest identyczny. Jest identyczny i tutaj, zobaczcie, wychodzi idealnie równiutko. Kurczę, nie wiem, czy to na tym nagraniu tak widać, bo nie wiem, jak tu patrzę na ten ekran, to tak niby widać, niby nie. Ale jest równo, tak. Biorę nowy w takim razie, zobaczymy, jak on tu nam będzie pasował. Czy w ogóle pasuje? Ładnie, ładnie. Od razu tak, o, napisem do siebie, żeby ładnie wyglądało. Bez znaczenia. Bez znaczenia. O, dobrze. Tą etykietkę muszę odciąć. Dawaj tutaj nożyk i niutnij kabla jakiegoś. Niutnij kabla jakiegoś. O. Tak. Etykietka do wywalenia. Jeszcze raz możecie rzucić okiem, jakie miał tutaj numery. To jest do wywalenia tutaj. Ok. Kombinerki i wiertara na bok. Dobrze. No, a tutaj mogę jeszcze raz zobaczyć ten poziom teraz, czy jest dobrze. O, elegancko. Ile tutaj mamy? Tak, trochę ponad maksimum, także wszystko ok. Tak, ja wiem, chcecie, żebym sprawdził jeszcze raz. Tak, bo najpierw wytrzeć. Ale przecież ja już go zakładałem, to był czysty. No ale dobra. Niech wam będzie, że jeszcze raz. Do końca. Jest do końca. Jest do końca. I ile nam tu wyszło? No. Dobrze jest. Jest git. No, także widzicie, tym razem sprawdzanie oleju trwało 2 dni. O, fajnie pasuje. Trzyma się? Trzyma. Dobra. Gdzie tutaj kapło? Tu. Dobra, to po kolei jeszcze raz. Płyn jest? Jest. Hamulcowy jest. W skrzyni było sprawdzone, korek siedzi, tu przed chwilą sprawdzone, tutaj jest, jest. Wszystko.